Radni z Katowic przegłosowali we wtorek uchwałę umożliwiającą budowę osiedla domów przy ulicy Mroźnej. Tę inwestycję planuje Grupa Pietrzak. Sprawa od początku budziła duże kontrowersje i budzi je nadal. Jestem oburzony tym, że interes prywatnego inwestora jest ważniejszy od interesu tysięcy mieszkańców Katowic, mieszkańców Sosnowca i ogólnie metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Za tym, żeby osiedle mogło powstać, głosowali radni Forum Samorządowego Marcina Krupy oraz Prawa i Sprawiedliwości. Dziś większość z nich komentować swojej decyzji nie chciała. Choć już kilka dni temu przewodniczący klubu PiS Piotr Pietrasz argumentował, dlaczego popiera budowę. Ta dzielnica potrzebuje inwestycji mieszkań. Jest to najbliższy dzielnic Katowic. Akurat nie powinna być tylko zielona, choć również zielona oczywiście. I tam akurat nieduże mieszkanie, bo to jest szeregówka, to nie jest jakiś wielki blok, nie jest to coś dużego. Taka inicjatywa jest, uważam, tam potrzebna. A niestety, jeśli inwestorowi, że tak powiem, zablokujemy tą możliwość, co Rada oczywiście może zrobić, on pewnie pójdzie gdzie indziej lub niestety tam po prostu to mieszkanie nie powstanie i będą gorsze warunki życiowe. Z tym nie zgadzają się jednak mieszkańcy, a także radni Koalicji Obywatelskiej, którzy byli przeciw. Od początku jako Koalicja Obywatelska byliśmy przeciwni tej inwestycji. Przemawia za tym szereg argumentów urbanistycznych, środowiskowych, społecznych. To był największy w ostatnim czasie protest mieszkańców, którzy faktycznie mocno się zorganizowali w tej sprawie. Determinacja była bardzo duża. Rzadko się zdarza, żeby mieszkańcy w tak zorganizowany sposób protestowali przeciwko jakiejś inwestycji. My byliśmy od początku po ich stronie. Dzisiaj przedstawiciel grupy Pietrzak zapewniał, że inwestor cały czas wsłuchuje się w głosy mieszkańców i dlatego zdecydował się na zmianę koncepcji osiedla. Miały powstać tam bloki kilkukondygnacyjne. Teraz mówimy o zabudowie szeregowej, zdecydowanie niższej, która w żaden sposób nie ingeruje w strukturę osiedla zimowego, którego to mieszkańcy przede wszystkim są tutaj grupą społeczną, która protestuje. A ta zapowiada, że protestować zamierza nadal. Teraz liczą na ruch wojewody śląskiego. My mamy nadzieję, że może on tą uchwałę uchyli, bo ma do tego prawo, tak zrobił w przypadku Chorzowa i Targowej. Na przykład. Takich uchyleń przez wojewodów jest bardzo dużo. Tutaj powodów do tego uchylenia my wskażemy oczywiście wojewodzie kilka w ciągu najbliższych kilku dni. Jeśli jednak wojewoda nie uchyli uchwały, mieszkańcy już zapowiadają, że zaskarżą ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Thank you.